Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil, zapraszam na mecz pomiędzy Senem, czyli graczem z Tajwanu. Po prawej stronie czerwony zerk, natomiast po lewej stronie jego przeciwnikiem jest Minigun z Complexity Gaming, czyli kiedyś to był Root Gaming, kiedyś to był Root, Clan Team został przejęty albo się rozsypał, większość jednak przeszła po prostu do Complexity Gaming. I to jest właśnie Minigun, gracz z USA. Czy to Battle.net, czy też nie? Chyba nie do końca to będzie Battle.net. Ważne jest to, że bardzo dużo osób polecało ten meczek, więc zobaczymy, co z tego ciekawego wyjdzie. Wiem, obiecywałem jeden mecz dziennie nagrywać. Życie okazało się większe od StarCrafta 2. Co ciekawe, im więcej masz czasu, tym gorzej czasami bywa, żeby go wykorzystać, a potem inne dziwne rzeczy wychodzą. No i właśnie, dobrze, 2-3 słowa na temat Spawning Location. Crosspoty oczywiście, jak tutaj widać, zapewne to była odpowiednia mapa do tego, jeżeli to nie był ladder. Jak wiemy, na mapach MLG, GSL, ESL i tak dalej, close spotów nie ma, bo to, i to jest bardzo dobre dla Zero, który może mieć po prostu przerąbane i przechlapane, kiedy jest jakiś close spot. Nie jest w stanie zbyt szybko pójść, nie jest w stanie zabezpieczyć ekspansji tak szybko, jakby chciał, a jeżeli będzie chciał zabezpieczyć ekspansję, jest to niebezpieczne. I już tutaj próbka gania dronka, tak, na pewno była specjalna wersja, skoro jest supply, bo już probka ganiała drona, żeby nie było żadnej tej ekspansji, czy będzie, czy też nie. Będą się teraz tak ganiać, chyba trzeba będzie użyć jednak raz, wykorzystać wcześniej spawning pool, postawić, a dwa, pogonić jakiegoś jeszcze jednego drona. Już był spawning pool postawiony, zapewne nie tak, jak miało to wyglądać. Nie po to to było tu potrzebne i Sen chyba musiał zmienić trochę swój build. Sen, gracz z Tajwanu, no trzeba przyznać, że dosyć znany gracz, jeden z lepszych zergów, jaki istnieje, często, czasami przebywa też w Stanach chyba. Parę jakichś sukcesów takich miał, trzecie miejsca, drugie miejsca, na przykład wiem, że w Intel Extreme Masters zajął chyba drugie albo trzecie miejsce w edycji południowo-azjatycko-południowo-wschodniej, dokładnie tak, wygrał tam chyba Moonglade, a Sen był albo trzeci, albo czwarty. Natomiast Minigun większych turniejów nie wygrał, co jest ciekawe, jest jednym z najlepszych graczy w USA, jeżeli chodzi o ladera, jestem zawsze gdzieś na szczycie, się w miarę trzyma. Natomiast co jest właśnie ciekawe w tym wszystkim, to to, że nie miał żadnej przeszłości związanej ze strategiami jakimikolwiek, po prostu usiadł, zaczął grać w StarCrafta i tak ładnie mu to wyszło. Teraz supply depot jest niszczone przez Zelota, nie potrzebuje tego tutaj, będzie może chciał coś Minigun zastawić, coś tutaj wykombinować, a może boi się, że będzie jakiś misklik lub coś w tym stylu. Więc jego najwyższa wygrana, jak to sobie spatrzyłem, to było $1,290 w turnieju organizowanym przez Root Gaming, to było Success Pace, gdzie za dojście do każdej rundy dostawało się ileś pieniędzy. No i za wygranie turnieju dostał łącznie, zarobił $1,290, tak mi się wydaje. No dobra, już sobie pogadałem, przedstawiłem trochę graczy, mamy ekspansję ze strony Sena. Mamy na razie dosyć standardowo, tutaj nic ciekawego nie wygląda, mamy parę zerlingów, które mają pilnować, co się dzieje, jest Metabolic Boost już w drodze i będzie ekspansja też ze strony Minigana, widzimy, jest jeden Stalker, Sentry oraz Zeot, na razie pilnują rampy, żeby nikt tutaj nie wlazł i właśnie ekspansja była postawiona. Stalker się przyda, żeby przegonić właśnie te okropne, niedobre zerlingi, które będą chciały podskubać i zniszczyć nową bazyrę, która na Nexusie zostanie położona. I jest, co jest, mamy gateway, to jest ryzykowne troszeczkę, taka ekspansja, no po jeden gateway, dopiero drugi jest stawiany, przede wszystkim centrum na dzień dobry jest potrzebne i kolejny gateway, czyli mamy tutaj ładnie, pięknie zablokowane, nikt nas nie zaatakuje, co najwyżej jeden zerling podejdzie i na tym się skończy. No i jest proxy pylon ze strony Minigana, ostatnio na mojej stronie wyszło rozmowa, co to jest, czy nie na stronie, na, co to jest proxy, czy proxy to ukryty pylon. Nie do końca, proxy to jest po prostu najczęściej pylon bliżej proxy, proximity, czyli zbliżenie, bliżej danego miejsca, czyli w tym momencie bazy przeciwnika. I powiedzmy, że to jest taki mini proxy, bo jednak dosyć daleko jeszcze jest postawiony. Probka sprawdziła, zobaczyła, że nic tutaj nie ma. Ciekawe, że wjechała sobie w spokoju i w zdrowiu, nikt jej nie zaatakował. W tym momencie dopiero jest Roach Warren, ale zapewne tego nie zauważyły Minigun. Gdzie jest ta probka? Wiecie co, próbka? Gdzieś tu była, tu jest, zniknęła mi na chwilę. Niestety zniknęła też w gardłach przeciwników.
Wleciał sobie Overlord sprawdzić, co się dzieje, zobaczył Sentai troszeczkę, czy zobaczy wszystko, widzi, że coś się tutaj buduje, nie do końca już wie, co tutaj się buduje, już wie, co tu się ustawia. Wcześniej też mógł wiedzieć, no i teraz miał nadzieję polecić w drugą stronę, nie udało się. Pylon ustawiony tak na przyszłość, żeby jak coś warpować jednostki u góry, u dołu, żeby łatwiej było zaatakować przeciwnika. Niestety zostanie on zapewne zaraz wykryty przez Zerga, niestety dla Minigana, który... No, straci zaraz 100 minerałów. Ekspansja druga Sena już się kończy budować, za chwilę będzie dosyć mocna. Mocna ekonomia Zerga, widzimy, że jednak są upgrade'y. Dla Protosa parę dronek jest już tutaj przerzucanych, są transferowane. I czy zauważył tutaj przeciwnik, co się dzieje? Tak, zauważył Pylona, więc trzeba się teraz wycofać, żeby nie stracić. I już parę zerlingów sobie tutaj podbiega i podskubie troszeczkę Pylonika. I 100 minerałów w plecy. W międzyczasie czyżby się coś tutaj działo? Chyba nie. Widzimy, że jest tutaj taki dosyć mocny wallin. Ciężko będzie zerlingom się przedostać do środka. Niestety, no właśnie, jak już mówiłem, Pylon za chwilę zostanie zniszczony. I nie będzie przebacz. Mamy obserwera, podleci. Bardzo możliwe, że będą kolosy. No ale to jest ważne, co obserwer zobaczy i powie nam, co tutaj się dzieje. Na razie ze strony Zerga tylko i wyłącznie Roach Warren. W drodze Hatcherka sobie ładnie, pięknie ewoluuje. Więc hydraliski będą oczywiście możliwe. Creep powolutku rozprzestrzeniany. Na razie tylko z pojedynczych kryptumerów. Królowie się tutaj nie bawią. Nie chcą jeszcze sadzać tych plasków, zostawiać. Na razie potrzebne są larwy i drony i inne jednostki, więc energii nie można wykorzystywać na coś innego. I właśnie zwymiotowała sobie królowa kolejne larwy. One ładnie, pięknie się wykluwają. Zerlingi biegną na zwiat, czy nie ma ekspansji? Nie będzie ekspansji i na pewno to ucieszy po części Zerga, ale też może zaniepokoić, bo na tej zasadzie zaniepokoić, że tu gdzieś może się robić coraz większa armia, którą Minigun będzie chciał ruszyć i będzie chciał zaatakować. No i jeden Zerling był, ale się zmył. Kolejne dwa gateway już w drodze. Warp Gate Technology też jest zbudowane. Jak widzimy, że będzie 5 gateway, 6 gateway łącznie oraz robotik. Do tego jeszcze mam Twilight Council i Blink został wynaleziony, więc no ciekawie będzie sobie blinkował ten Minigun. Może będzie się trochę poharasować bazę przeciwnika. Gdzieś tu powinien być obserwer. Jest, siedzi obserwer, pilnuje. Bardzo ważne, aby dzięki temu obserwerowi można było zniszczyć kryptomery i żeby się nikt tam niczym nie przejmował. Kolejna haczerka ze strony Zena, bardzo mądra decyzja. Dzięki temu będzie w stanie wykorzystać w 100% swoje minerały, a kiedy dojdzie do bitwy i się na przykład zagapi przez chwilę i królowa się wykluła, to wtedy bardzo szybko odrobi swoją armię, która będzie mogła tutaj zaatakować przeciwnika. Proxy Pylon za chwilę tutaj wyskoczy, dosyć dużo stalkerów, jest trochę tych sentry, będą musiały tutaj dzielić armię przeciwnika, obserwer sobie siedzi, pilnuje, no i teraz bardzo ważne, jednostki są na holdzie, więc należy atakować, jest, widzimy, że stalkery mają większe zasięg, force field bardzo ładnie podzielił w tym momencie armię przeciwnika i teraz się wycofuje i tutaj pary z roachy zostały, o, po prostu, no, zabitych raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ale 8 force field to jest dosyć dużo, ale energia też jest i kolejne force field, bardzo, bardzo ładne. Wykorzystuje swoją przewagę Minigun dzięki tym force fieldom. Wycofuje się trochę do przodu i dalej daje. Tylko czy mu się wystarczy energii na to wszystko? To jest bardzo ważne pytanie. Tutaj już zbyt dużo energii nie ma. Powinien się powoli wycofywać i powinien też uważać dobrze dla Protosa, że Zerg nie ma tej creepu, bo od tyłu mógłby zaatakować. Tak też właśnie to robi. Widać tam jednostki będą próbowały się dostać. I czy jednak to coś wystarczy, bo w tym momencie, no i za chwilę będzie otoczenie, jest już force, zerlingi dobiegają, nie ma już chyba energii, minigun na force fieldy dalej, nowe jednostki są warpowane, szybciutki blink do tyłu, teraz dronki rzucone do ataku, ale cała ta armia obrywa niemiłosiernie, czy da radę się jednak wybronić, czy też nie, blink mikruje teraz minigun do tyłu, chyba jednak będzie zmuszony się wycofać, ale bardzo ładnie się trzyma, a Zento świetnie rozegrał przebieg od tyłu przeciwnika. No i teraz stalkery uciekają, gdzie się tylko da, nowe jednostki zostaną wezwane, jest jakiś jeden zelot, niestety tylko jeden zelot, ma jednak minerał na coś więcej, nowe zeloty są wezwane, jednak 3 razy minigun walczy, nie chce się poddać, nie chce też uciec zeloty, teraz wpadają na roachy, ale te zeloty zostaną zabite, po prostu ładnie, pięknie zaatakowały te zerlingi, one zrobiły tutaj dużo, jeszcze jakiś force field był, no atak czy udany, czy też nie. Zobaczmy, minerały stracone, stracił troszeczkę więcej minigun, ale pamiętajmy o tym, że Zerg na pewno stracił trochę harvesterów, raptem 8. No to można powiedzieć, że atak się
Po części udał, jakieś szkody zostały wyrządzone, ale bardzo ładna gra też. Tutaj minigun nie pozwolił się otoczyć w 100%. Użył dwóch ostatnich force fieldów, wycofał się do tyłu, jeszcze walczył, nie uciekał tak szybko jak się da. Chciał jak najwięcej po prostu szkód zrobić. No ale to jest właśnie też nauczka dla Zena, aby rozprzestrzeniać creep nie tylko do swojej bazy, ale i w koło bazy. Gdyby tutaj był creep, o wiele wcześniej mógłby zaatakować przeciwnika. W drodze mamy Bailing, to jest właśnie zauważyłem, tak więc Bailingi, bardzo ciekawa sytuacja. W tej chwili nam się tutaj szykuje, jeżeli będą Bailingi, bardzo możliwe, że Zerg zapakuje to wszystko do swoich Overlordów z czasem, o ile będzie o tym, będzie chciał tak zagrać, i wtedy ładnie przerzuci tutaj i rozwali bazę Protossa. O, tutaj niestety Immortal się zablokował, trzeba było się pozbyć Pylonika. Mamy Dark Shrine, ale wygląda na to, że się szykuje na coś takiego Zerg, gdyż gdzieś tutaj widziałem, że był stawiany na 100%, tylko gdzie to jest? Jest, w tym miejscu jest Forcrawler 1, więc on tutaj wystarczy, żeby przegonić przeciwnika. Jest też Overseer, czy żeby to zauważył Sen, co ma, co przeciwnik tutaj kombinuje wybudować? Nie, nie zauważył. Po prostu podejrzewał, że coś takiego może się wydarzyć. No i bardzo dobrze to podejrzewał, bo bez tego mógłby mieć lekkie problemy. Widzimy, że Sen będzie przyjmował złoto. Już się zwiększył, już za sekundę, lada moment i je przejmie. I będzie, o właśnie, ładnie, pięknie przyjął. Wszystko się tutaj wykluło jak powinno. Minigun też jakoś przyjął swoją ekspansję, ale ona jest troszeczkę później niż u Zerga. A ja jak zwykle zapomniałem ustawić, że jestem busy. Wall-in jest, widziałem to już różnego rodzaju wall-in, widziałem z pylonów z tyłu kanony, widziałem, samych kanonów nie widziałem, widziałem gateway'e same z tyłu kanony, zawsze gdzieś były jednak kanony. Tutaj wielka czerwona plama przemieszcza się po minimapie, więc mówi mi to, że zaraz może dojść do jakiejś bitwy, ale są tutaj Dark Templary, które już ukatrupiły 11 jednostek razem. Teraz byłoby dobrze podzielić te jednostki i się wycofać. Czy gdzieś tu jest jakiś Dark? Nie ma tu żadnego Darka, więc bardzo ładny atak ze strony minigana. 10 harvesterów udało mu się zabić. Jeszcze czeka sobie tutaj przy Zelnaga Tower. Zerlingi biegną, to coś powinno mówić miniganowi, że coś tutaj jest nie tak, że coś chyba będzie kombinował, to po prostu był taki zwiat szybciutki. Overlord bardzo ładnie rozstawiony, rozprzestrzeniają ten creep, będzie wiedział doskonale Sen, co się dzieje, że ktoś tutaj próbuje się przedostać i coś zrobić. Skoro i tak Overlord zwisa, to równie dobrze może zwisać i wypluwać creepa. No i rusza teraz do ataku minigun, widzimy, że jest tutaj changeling, jeden, jedyny changeling. Będzie Sen doskonale wiedział, co się dzieje, są banelingi, trochę mało, żeby być mało tych centry, no i teraz wchodzi, zaraz powinien zobaczyć ten, co tutaj się dzieje, powinien zobaczyć tą masę bailingów, czy da radę coś, czy ucieknie przed tym, czy też nie. Zerlingi od tyłu otaczają przeciwnika i teraz to wszystko zależy od tego, czy się skończy ten force field. Niestety padła haczerka i dzięki temu bailingi są w stanie wbiec i rozwalają to wszystko. No i to było po prostu na złość, wow, aż mi się coś przycięło po tym formacie. No i to było na złość Protossowi, gdyby nie rozwalił tej haczerki, nie straciłby całej tej swojej armii, mógłby się jeszcze bronić, rozwalić trochę więcej bailingów i dopiero po czasie zaatakować. A widzimy, że Zerg już czeka, już się szykuje do ataku. Supply 137 do 180. Czy da radę, czy też nie? Bailingi się tam turlają, próbują się przeturlać, zaraz się wturlają do bazy, czy też nie? Widziałem, że jakiś blinkuje teraz bardzo ładnie minigun, nie może pozwolić, żeby bailing tutaj wpadł, jakiś bailing u dołu jest, nie, nikt nie wpada, jeszcze walczy minigun, jeszcze próbuje coś zrobić, szybciutki, bardzo ładny blink, ładnie mu się tutaj udało uciec, ale czy da radę coś zrobić? Niestety, wydaje mi się, że już nie, że to jest po zabawie i tak było GG. No i to było dosyć ciekawe, powiem wam szczerze, szczególnie w tym momencie, gdyby minigun nie rozwalił w ostatnim strzale tej haczerki, te bailingi by się nie dostały do środka, bo były jeszcze force fieldy, mógłby jeszcze walczyć. No kurczę, dla Protossa to był pech, dla Zena bardzo dobre rozwiązanie, chociaż i tak ta armia zapewne zostałaby zniszczona, ale może jakiś jeszcze większy szkód dałoby się zrobić i część przynajmniej tej armii uratować. Dobra, dziękuję wam za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia na kolejnym polu bitwy. Cześć!